Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalin-Słupsk. Dzisiejsza wystawa to debiuty. Taka przekorna, powiedziałabym, nazwa tego wernisażu, ponieważ ci artyści, którzy prezentują dzisiaj swoją twórczość, nie są wcale debiutantami, ponieważ już mają swój bardzo bogaty dorobek artystyczny w zakresie malarstwa, rzeźby, tkaniny, fotografii. Dzisiaj mamy możliwość obejrzeć ich twórczość właśnie z zakresu malarstwa. Mianowicie wśród tych właśnie tak zwanych debiutantów znalazła się pani Stanisława Sierant-Szczuchowa, pani Katarzyna Raczkowska z Koszalina, pani Anna Tomaszek z Koszalina i pan Wiesław Stępień z Kołobrzegu. Są to artyści, którzy w tym roku zdali, właściwie w ubiegłym, bo to już taki roczny okres minął, kiedy zdawali egzamin do Związku Polskich Artystów Plastyków, stowarzyszenia, które liczy ponad 111 lat. I chciałam powiedzieć, że to jest taka bardzo wyróżniająca się sytuacja, ponieważ ci artyści musieli zdać przed komisją 7-osobową z całej Polski i tutaj z naszego okręgu taki egzamin, który ich zakwalifikował do artystów, grona artystów profesjonalnych. I dzisiaj mamy możliwość wręczyć im legitymacje związkowe i przywitać ich w naszym gronie. Może zdajecie